Tak, no obczajkę sobie czasną, nie wierzę tej. A starczyło tylko pada zostawić chwilę w samotności. Proszę bardzo, na co się gapi Superlama? No i na samochody. Jest fanem kobiet i motoryzacji najwidoczniej. Nie, dobra. Siema wszystkim, ja jestem Piechorno. Kurczę, co ty robisz, Lamo? Salut. Tak jest, trzeba się kulturalnie ładnie przywitać. Nie wiem, czemu tego nie chciałeś zrobić. Ty niekulturalna świnio. Nie, dobra. Ale w dzisiejszym odcinku challenge. Od użytkownika Diego Polska, czyli Desert Eagle, podejrzewam. Polegający na tym, że mam wylądować tytanem na najwyższej górze w GTA 5, czyli górze Chiliad. Ale tego nikt nie musi pisać, że to akurat o tą górę chodzi. No, ona jest najwyższa po prostu. Więc tutaj nie ma żadnego zdziwienia, więc ha, jedziemy na lotnisko. Mam nadzieję, że będzie tytan, ale teraz już mogę ustawić sobie kamerę taką, jaką powinna być. Oj, sorry, ale jeszcze dalej jestem podziębiony. No od, powiedzmy, od nakręcenia ostatniego materiału minęło 30 parę sekund. Nie no, dobra, troszeczkę więcej. Musiałem poczekować. nie wypisywałem żadnych czeków, nie o to mi chodziło wcale. Musiałem po prostu poczekać, aż materiał się wyeksportuje ładnie. Możemy nagrywać dalej, okienko czasowe jeszcze dalej jest aktualne. No jeszcze może po tym uda mi się jeden nagrać, ale to wszystko zależy od tego, jak dobrze mi pójdzie z samym lądowaniem tytanem, więc okej, wyznaczmy sobie cel, żeby nie tracić czasu, ale chyba jedziemy dobrze i tak. Dobra, powiadacie tu? No tak, znana trasa, nic nowego, spokojnie, trafimy. No zwłaszcza z tą fioletową linią, oznaczającą moją trasę dosyć dokładnie. No, ale inaczej, lepiej mi się jeździ mimo wszystko z tej perspektywy, no przyzwyczaiłem się. No ale też w sumie w innych wyścigach też korzystam z tej perspektywy, no po prostu widać więcej. Okej, nie wypadnę tu? No, bo zazwyczaj zdarzało mi się tutaj wypaść. Jak za bardzo przytulałem się do bandy po lewej stronie. Okej, dobra, to przed nami to lotnisko, jak każdy z was dobrze już pewnie wie. No chyba, że mamy jakąś nową osobę, która nigdy wcześniej nie widziała mnie grającego w GTA Online, ani w GTA 5 single player, więc no. Proszę bardzo, tutaj znajdują się samoloty, za tym oto budynkiem z prawej strony. A najlepszym sposobem na dostanie się tam jest zeskok tutaj. Uwaga, uwaga, no. I za pomocą kosza na śmieci, który tutaj funkcjonuje jako przeskok, wyskok. Przeskoczyć, wyskoczyć. No, dobra, może nie w takim stylu, ale i tak o to mi chodzi po prostu, żeby dostać się za płotek. Okej. Teraz trzymajcie kciuki, żeby był tytan, bo jak nie ma tutaj tytana, to będzie kolejny, ewentualnie mam nadzieję, na lotnisku Trevora. A to jest daleko, no ale już też w pobliżu góry Chiliad, mimo wszystko. No w sumie mógłbym też rzucić okiem, czy nie jest ten samolot przypadkiem, ten nowy samolot. Ale mam w ogóle ktoś gra ze mną? Cholera nie, no co jest grane? Ej, dobra, jest? Jest, pojawił się. No to jakby. Myślałem, że jednak postanowi się nie pojawić do reszty. Ale też w sumie przed tym, jak tam wsiądę, pozwólcie, że wpłacę tylko pieniądze na właściwe konto bankowe. No w sumie jest tylko jedno, nie można mieć dwóch. W sumie po co by były graczowi dwa konta tutaj? No ale okej. Obowiązek finansowy spełniony. 18 tysięcy wpadło. Coraz bardziej zbliżamy się do 200, no ale i tak bardzo dużo brakuje w dalszym ciągu, żeby kupić NTT. No dobra, więc tak. Tytan jest. No, czyli połowa sukcesu już można powiedzieć, ale teraz tak, moment. Zanim wystartuję, lepiej ustawię sobie cel. Tu, czy nie? W którym miejscu? A tu przecież, tak jest, to jest góra Chiliad dopiero. Okej, gdzieś tam spróbujemy wylądować, ale z tego co pamiętam, no, kiepsko tam z miejscem na lądowanie. No, Maciej, Chief, inaczej zwanym, miał problemy, żeby wylądować tą helikopterem porządnie, a co dopiero ja tytanem. Okej, moment, schowałem podwozie? Schowałem, dobra, podwozie, jakby co będzie można wyciągnąć? Będzie można. Więc spoko, lecimy. O kurcze, stop, tak sobie patrzyłem bestialsko od dołu. Nierozważnie, mógłbym zahaczyć o coś. No ale okej, zapowiada się długi lot, więc pozwólcie, że delikatnie wam to przyspieszę i zobaczymy, może z tytana idzie zrobić odrzutowiec? Samolot, który ma prędkość większą niż prędkość dźwięku.
No tak, i oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o tym, że lądowanie w nocy wcale nie należy do łatwiejszych niż lądowanie w dzień. No, moja widoczność jest troszeczkę ograniczona, ale Góra Chiliad już jest przed nami, tak w sumie. No kurczę, ten czubeczek. Inaczej, no wylądować na najwyższej górze to nie znaczy na samym jej czubku tak właściwie dokładnie, ale kurczę, no wypadałoby chyba. No choć kurczę, w sumie to może być naprawdę ciężka sztuka. Naprawdę. Bo miałbym problem wylądować tutaj laserem pewnie, a co dopiero taką kobyłą, jaką jest Tytan. Dobra, jest góra, jest zwłaszcza Stab City. Stab City? Dźgnięcie? City? Miasto, gdzie można dostać kosę między żebra? Super. Nie, ale dobra, moment, bo to już jest tu, ale kurczę, no na pewno ja na tym stromym zboczu tu nie wyląduję. Shit. Kurde, dobra, kółeczka. I co, no ja zaczynam zwalniać, ale kurczę, bankowo o coś zahaczę. Dobra, wolniej, 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 troszeczkę zwolni. Delikatnie. Powoli, 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 tylko żeby nie zaczął spadać, nie? Powolutku, to... Ło, shit, drzewa! No, powiem, delikatnie zahaczyłem, ale... To jeszcze nie jest zmarnowana próba, bo teraz starczy tylko zawrócić, to schowajmy pod wozie. Chodź, moment, ło, właśnie, aha, teraz je wyciągnąłem. A nie, ono po prostu tak wolno się chowa i wyciąga, dobra. Trzeba dokonać nawrotu. No, a tą maszyną jest to ciężka sztuka, więc okej, może tak, w ten sposób. Będzie najlepiej, zwolnijmy delikatnie. Okej, wyciągnijmy kółeczka już, na wszelki wypadek, aby ten dystans miał się okazać jeszcze krótszy niż myślę. Okej, próba numer dwa, podejście drugie do lądowania. No, kurde, te drzewka. No to może być ciężkie, ale spokojnie, spokojnie, to tylko gra, nic mi się przecież nie stanie. Zresztą no, mogę zginąć. Ale nie dosłownie, uwaga! To będzie to, to będzie to, to będzie to! No, przecież nie wierzę! Woohoohoo! Ej, dobra, troszeczkę samolot zjeżdża, no ale wylądowałem. Challenge! Completed, po prostu. Udało się, to jest góra Chiliad, tak, najwyższa góra. Wiecie co, spróbuję wysiąść mimo wszystko, bo on zjeżdża. Kiedy jestem wewnątrz, nie wiem czemu, a teraz nagle się zatrzymał. Ach, chyba, że ten kamyczek. Ten mały kamyczek zapobiega dalszemu zjazdowi maszyny w dół. Nie, ale serio, kurde, jestem w ciężkim szoku. I naprawdę jeszcze do samego szczytu nie jest aż tak daleko. No spójrzcie na to, to już jest tutaj, praktycznie. No ale też umówmy się, wylądowałem troszeczkę wyżej. Ja wylądowałem gdzieś, powiedzmy, tutaj, gdzie teraz Superlama przebiega, bo celowałem w okolice Dróżki. Bo tam najdalej do drzew jest przecież. No, gdzieś tutaj lądowałem, w tym miejscu. I maszyna zaczęła zjeżdżać. W sumie ja się jej nie dziwię, jest trochę stromo. No, ale okej, dobra, spoko. To w takim wypadku, co dalej można w tym odcinku robić? No, można chociażby przetestować, czy ten zapasowy spadochron bangla, czy nie bangla. No, ostatnio jak próbowałem, to naprawdę nie kończyło się to dobrze. No, leciałem spokojnie na jednym moim spadochronie, wyłączałem go, po czym próbowałem włączyć drugi, no i to się zazwyczaj już nie udawało, niestety. No, troszeczkę mi było przykro z tego powodu, no bo oczywiście upadek z takiej dużej wysokości to zawsze jest śmierć, no chyba, że wpadnie się do wody. No, ale też wtedy woda nie zawsze ratuje, oj, nie zawsze. Moment, mam na pewno spadochron, upewnijmy się tylko, ekwipunek Forsa? Podzie się kasą z ostatniej akcji, ale z kim? Jak tu nikogo nie ma w dalszym ciągu, niestety Rockstar naprawdę coś tam musi robić. Okulary może nie, ale spadochron jak najbardziej włączony. Kurczę, zachowana danie kasku też, no pewnie, że tak. Plecak klasyczny, no można ustawić sobie plecaki w barwach narodowych, no ale oczywiście nie Polski. No jestem mega zniesmaczony tym faktem, bo macie nawet takie kraje jak Jamajka, Kanada, Walia, kurczę, ale Polski brak. Ach, Rockstar, 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 no moglibyście coś z tym zrobić, naprawdę. Jeżeli od razu byście mieli też Indonezyjczyków na swojej stronie, bo wystarczyłoby odwrócić barwy i oni też by byli zadowoleni. No, ale nie. Dobra, więc tak, sprawdźmy ten spadochron, czy to na pewno zatrybi i to chyba będzie dobry moment że na wyskok i dobre miejsce, pod warunkiem, że uda mi się sforsować tą oto barierkę. Wow, pewnie, że tak? No, nie w ten sposób, ty... A! Nie, dobra, już myślałem, że może
jak delikatnie oderwał się podłoża, że wtedy coś kurczę się uda, ale nie. Więc teraz tak, możemy poklaskać debilizmowi Superlamy. Więc ja to uczynię, wy też możecie, jeżeli chcecie się, możecie się przyłączyć. Brawo! Debil tysiąclecia. Ześlizg, kurczę, z miejsca, gdzie można było wyskoczyć. O, na szczęście nie jest to tak daleko. No ale też niestety, no ciężko będzie jakiś środek transportu, który mógłby mnie bardziej rozpędzić. Ale co tam. No ale właśnie. Jaką mam teraz pewność, że jak tam wbiegnę znowu, czy on nie zrobi dokładnie tego samego? Czyli po prostu zamiast skoczyć, jak mu kazałem, bo wcisnąłem naprawdę przycisk odpowiadający za skok, czyli X na padzie, przycisk koloru niebieskiego. Jakby ktoś nie był zaznajomiony z przyciskami na padzie do Xboxa 360. No i naprawdę nie skoczył. Postanowił się na dupie ześlizgnąć. Co to jest skok spadochronowy? Z podwójnym sianem? No, jeszcze nazwa Chopa, no. No ale nie, no skoro, kurczę, niestety... Ej, wow, ładny wschód słońca, jeżeli ktoś lubi widoczki. Proszę bardzo. Jak? Belsind? Czy Belsind? Nie, dobra, nie wiem. W każdym razie danger, więc nie. Tam się nie zbliżajmy. Zostawmy wschód słońca za nami i spróbujmy naprawdę znowu rozpędzić Superlamę i tym razem liczę, że posłucha mnie. Ej, chyba po prostu, żeby nie bawić się w zeskoki z tak niskich wysokości. I tutaj po tej beleczce wejść na dach i skoczyć z dachu. A? To by nie było w sumie takie głupie nawet. Okej. Okay. Ej, chyba, że po prostu... A nie, sorry. Myślałem, że to jest kolejka linowa, ale nie. I teraz tak, naprawdę liczę, że on zeskoczy teraz, a nie zesunie się na dupie, więc dobra, upewnijmy się. Raz jeszcze zobaczmy. Akcesoria, no spadochron wyłączony. Czemu? Niech będzie włączony, bo to oznacza, że przynajmniej ja w momencie wyskoku i zeskoku będę miał już go na plecach. Dobra, lecimy. Banzai! Dobra, pięknie, ale włącz go, bo tu nie jest aż tak w sumie wysoko. Dobra, to jest spadochron pierwszy. No na szczęście o to nie można zahaczyć. Więc tak, dobra, awaryjny, tak? Ty kurczę, serio? Dobra, uwaga, wyłączam ten i teraz dawaj awaryjny. No dawaj awaryjny! Na wszystko wciskam! No. No i tak to się właśnie kończyło, więc nie wiem, czy to była ściema, czy ta aktualizacja dodała drugi spadochron, czy nie, no ale niestety mi się to nie udaje. Jeżeli któryś z was wie, jak należy włączyć ten drugi zapasowy, ratunkowy spadochron, to niech mi powie w komentarzu, będę naprawdę wdzięczny. Bo to naprawdę jest fajne, bo czasami zdarza się po prostu przypadkiem wyłączyć spadochron albo zahaczyć o coś, spadochron się wyłącza sam. No i wtedy można się ratować w jakiś sposób. A tak to widzicie. Długa droga na szczyt mnie czeka i chyba faktycznie spróbuję uderzyć w szopę. To jest skoki spadochronowe zwane szopą tutaj, ale podwójny bilon jakby co, więc uwaga. Coś jeszcze dawno nie było. Teleportacja. No chyba, że wyścig lądowy. Ej, co wy na to? Dobra, kit, wejdźmy. Sprawdźmy. Przynajmniej wiem, że jak ktoś mnie zaprasza, to ktoś tam będzie, a skoki spadochronowe, nieważne, że... jak? To było przywracanie połączenia z sesją GTA Online? To gdzie ja teraz gram Superlamą? Serio, ja nie włączałem sesji jednoosobowej, bo granie w GTA Online w pojedynkę, no dobra, da się grać, ale to troszeczkę mija się z celem, nie sądzicie? To aby włączyć Battlefielda, czureczkę i biegać całemu i rozwalać budynki tylko. Też fajnie, ale mogłoby być lepiej. Ale dobra, służby ratunkowe są w gotowości na wypadek zdarzeń na tej ósemce po pasach startowych lotniska międzynarodowego Los Santos. Zamknięty tor dla 2 i 1 śladów. Hostem jest gościu 14 rangą, więc nie wiem czy wystartował. Ha! Spoko. W trójkę, no to wiadomo, będziemy chociaż na podium. Ale moment, włączył ruch uliczny na lotnisku. Czyli co, samoloty też? No dobra, to nie żaden uliczny. Ale nie, Zentorno, ani Voltic, ani nic z tych rzeczy, ani Wakkę na pewno. Wakkę mam. Entity, ekipa, salut. Tak jest, siema panowie, potwierdź. Dobra, pojazd potwierdzony, kontynuuj. Zakłady jakieś, coś. Spójrzmy jeszcze na innych graczy. Ej, ten bardzo podobny do mnie. Tak w sumie. Colonial Meat 944. Całkiem dobra statystyka. No, moja troszeczkę gorsza. No, ten też ma nawet niezłą.
jak na sam początek, to jestem z 14 rangą host? Ej, kurde. No może do tego właśnie, że wybiera wyścigi i startuje w dwójkę. Później starczy jednego gościa zepchnąć zupełnie, totalnie i dojechać do mety tylko. No może tak robi, może to jest jego preferowana taktyka. No ale dobra, ma... Kurczę, jeszcze jako zmotoryzowany figuruje, nie rajdowiec. Tak, i ja z kolesiem tutaj. Aha, czemu nie gotowy? Powiedz, że jestem gotowy. A sorry, tu wstrzymywałem was, ale mi przykro, sorki. Nie miałem takiego zamiaru, wybaczcie. Mig w geście przeprosi. A, i pamiętam, że na końcu do tego mnie wystawiło. Ale dobra, pamiętamy o turbo, więc tylko wyczuć delikatny timing. Timing! Go! No, i proszę bardzo. Ruszył z kopyta, tylko teraz tak, oni tuż za mną, pewnie tunel aerodynamiczny włączył. Więc tak, ósemki powiadacie. Czyli co, że tu... I tu, i tam... Ej, dobra, czy ktoś tam wypadł już? Czy ktoś tam wypadł? Ha! Leszcz! Dobra, ale uwaga, bo to ostry zakręt chyba. Ale nie aż taki ostry, więc niepotrzebnie zwalniałem. Dobra. Ej, nie, serio, ten tor nie zapowiada się na jakiś mega turbo ciężki. Dobra, spokojnie, tylko trzymać się asfaltu, żeby tam przypadkiem nie stracić sterowności pojazdu. No i prawie wjechałem teraz na ziemię, no. Czyli zupełnie bym zrobił to, co mówiłem, że nie należy, czego nie należy zrobić. Dobra, bardzo za mną? Kurde, nie tak bardzo. Jeszcze tunel tunel. Ja to nazywam tunelem, bo to jest tunel aerodynamiczny, nie cień, ale... Dobra, już jest bardzo blisko. Zaraz mnie wyprzedzi. Pewnie. Dobra, wyprzedzaj, spoko. Nie, serio, wyprzedź mnie, bo wtedy będę musiał ładować za ciebie i cię później wyprzedzić. Nie? Dobra, pojedźmy troszeczkę zygzaczkiem. Delikatnie. Zajechałem mu drogę. Dobra, ale kit, widzieliście na całkiem dobry manewr z mojej strony. Udało się, kurczę, zrobić pełen obrót. No ale chyba bezpowrotnie straciliśmy tą pozycję. No chyba Addera właśnie. A to podobnież nie dość, że najdroższy pojazd to jeszcze... Łooo, ty śmie... dobra. Nie nazywajmy ludzi śmieciami, tylko dlatego, że chcieli zrobić to, co ja pewnie im bym też zrobił, ja bym był na samym końcu szarym. Dobra, ale dobra, czekajcie, bo on nie może tak się bezkarnie władować w mój cień. Bez żadnej kary. Nie. Ale dobra, serio, to nawet nie trzeba puszczać gazu. Więc to był mój błąd, dlatego on mnie wyprzedził. Bo ja to zrobiłem. Fuck. Dobra, ostatnie okrążenie. Final lap. No nie, kurczę, raczej niestety drugi. Chyba, że jemu zdarzy się jakieś potknięcie, takie karygodne. Albo wciśnie hamulec zbyt dużo razy, a ja nie będę go wciskał wcale. No. No, czekajcie, bo naprawdę zbliżam się, czyli on musi puszczać chociażby gaz. Chociażby tyle. Dobra, cień za nim. Już jest. No nie widzę wstążek, co prawda, ale... No ale jeżeli mi się to uda zrobić na ostatnim zakręcie, co za łeb, nara! Dobra, uwaga. Teraz tak, ja delikatnie muszę tutaj zlawirować teraz, żeby go tak po prostu nie wpuścić w swój tunel. Uwaga, ostatni zakręt. Last turn! Come on! Jest! Tak jest! Piechol na pierwszym miejscu. Ach, kto by się spodziewał. No ja na pewno nie. Może któryś z was. No jest w sumie już ponad 800. Więc może są dwie lub trzy osoby, które uważają, że Piechol mimo wszystko potrafi się jednak ścigać, nie? Dobra, 20 wygrana w statystykach. Spoksik. No, punktów reputacji też całkiem sporo. No kurczę, ale czemu zawsze tak? Czemu w ten sposób? A może dlatego właśnie, że włączyłem sobie... Nie no, w sumie... To czy mam włączone zakładanie kasku nie powinno mieć wpływu na moją fryzurę? No, w sumie... Kto wie? Ej, podwójny pekiel? Jak kamień w wodę? Jak najbardziej. Ej, nawet i pokazują... Czyje głosy nawet. Ej, nieźle, no jednak poszli w odświeżenie. Nikt nie chce podwójnie zarobić. No chyba was pogięło, to ja w swobodną uderzam, bo nie mam zamiaru grać. Fabryki, co to nie. Nie, ale przynajmniej fajnie teraz, że widać, kto głosuje. Nie wiem, troszeczkę pozmieniali. Jednak ta aktualizacja coś tam nowego wniosła. No ej, chyba że... No, a mogę cofnąć głos? Fuck! No Becand, teraz bym sobie zagrał, bo to była jeden z wyścigów stworzony przez innych graczy. Shit! No chyba, że zaraz dostanę zaproszenie. Właśnie do tego wyścigu, to jeszcze spróbuję, bo niby dlaczego by nie.
Okej, okay, co prawda wiem co się teraz stanie, jak ja tutaj wejdę. Zaczną do mnie strzelać policjanci. Albo nie? Dziwne. A dobra, jakie zaproszenie do akcji? Nie, Simeon Martin Lester. Nie, od tych panów nie przyjmujemy. Oni mają bardzo standardowe misje. Więc nie. Ale może uda mi się jeszcze wam pokazać ten nowy samolot, jeżeli on tam będzie dalej zaparkowany. Jeżeli to można powiedzieć o samolocie oczywiście. Ktoś tam musiał wylądować. A nie zaparkować, co prawda. Aha, i dalszym ciągu nagroda obecna. Za głowę piechola. Ale okej, okay, rzućmy jeszcze okiem, może się to uda jeszcze zobaczyć. W tym odcinku. No. No bez takich. Psy szczekają na zewnętrznej, więc możecie to słyszeć. Sorry, wybaczcie. Nic nie poradzę. Kurczę, nie ten! Szkoda. To nie jest ten nowy. To nie jest w żadnym wypadku ten nowy. No. Ale w sumie... Mogę do niego wsiąść jeszcze na sam koniec odcinka się rozbić. Dobra, ale nie, bo jak widzę, on się za to zabiera. To już mi się odechciewa, więc no. Dobra, sam musiałem podbiec z tej strony. No troszeczkę zablokowałem sobie. Ale to spokojnie, to nie jest aż takie ważne. Bo ma bieg wsteczny jeszcze. Więc haha. Dobra, tyle raczej wystarczy. Może teraz delikatnie skręcając w prawo się rozpędzić i oderwać od ziemi, ale to dopiero za chwilkę, bo to naprawdę nie jest szybkie. Ani trochę. No dobra, powiedzmy teraz styknie. Schowaj podwozie. No. I teraz tak, rozejrzyjmy się. Bo tamten nowy samolot wygląda jak bojowy, a naprawdę bojowy nie jest, bo nie ma żadnych środków do walki z innymi graczami. Nie ma karabinu, nie ma rakiet, nie ma nic. Po prostu wygląda fajnie. Presja tłumu. Nie. Już może nie w tym odcinku. Ale on jest gdzieś tutaj? Nie. Nie ma. Więc kochani, serio, to ja w tym miejscu skończę ten materiał. Więc trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć, hej, suicide! Na koniec. Dobra, na razie, cześć, hej.